Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za umożliwienie mi bycia tutaj z Państwem i przedstawienia krótkiego podsumowania właściwie. Chciałabym powiedzieć Państwu w związku z miejscem, w którym pracuję, a mianowicie w Katedrze Żywienia Człowieka i Dietetyki na naszym Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. Chciałabym Państwu powiedzieć dzisiaj coś więcej na temat żywienia, jak to wyglądało kiedyś, jak wygląda teraz i pytanie, czy tak będzie wyglądało za jakiś czas. Szanowni Państwo, powiemy sobie, przypomnę Państwu, czy jakby spojrzymy sobie trochę wstecz, żeby zobaczyć, jak to wyglądało dawniej. Powiemy sobie, czy obecne zalecenia żywieniowe mamy i czy je przestrzegamy oraz jak to będzie wyglądało za jakąś chwilę, a może już jesteśmy trochę w przyszłości. Szanowni Państwo, już Hipokrates zauważył, że na stan naszego zdrowia mają wpływ właściwie trzy czynniki, a mianowicie żywność i żywienie, aktywność fizyczna i genotyp. Oczywiście on nie wiedział, że jest coś takiego jak genotyp, ale wiedział, że są jakieś zależności takie rodzinne. W 1973 roku minister zdrowia Kanady, pan Lalonde, pokusił się o określenie, o stworzenie tak zwanego modelu puls zdrowia, gdzie pokusił się właśnie o określenie procentowego, ile procent, jaki procent styl życia czy geny mają na stan naszego zdrowia. I określił, ocenił, że na stan naszego zdrowia ponad 50% wpływ ma nasz styl życia. Jeśli chodzi o Narodowy Program Zdrowia, który trwa u nas w naszym kraju, to nie mamy wątpliwości, że głównym celem strategicznym jest zwiększenie liczby lat przeżytych w zdrowiu. Pytanie, jak możemy to zrobić? I okazuje się, że na pierwszym miejscu w Narodowym Programie Zdrowia jest profilaktyka nadwagi i otyłości. I właściwie jak sobie popatrzymy, dlaczego ta profilaktyka nadwagi i otyłości, jak to się ma do naszego żywienia? Proszę Państwa, oczywiście jak popatrzymy sobie na historię, jak zmieniało się nasze żywienie, to nie mamy wątpliwości, że ogromne znaczenie było odkrycie ognia. I wtedy oczywiście mogliśmy przygotować sobie żywność, którą wcześniej znaleźliśmy. Następnie ogromny krok zrobiliśmy, kiedy zaczęliśmy hodować bydło, kiedy zaczęliśmy uprawiać rośliny. Wtedy ta żywność stała się dla nas bardziej dostępna. Mieliśmy ją najprościej mówiąc pod ręką, a następnie zaczęliśmy handlować tą żywnością i tu już życie stało się nam prostsze. Mogliśmy kupować, mogliśmy sprzedawać ta żywność, jakby mieliśmy z różnych części świata tą żywność, a później różnego rodzaju modyfikacje produkcji, czy fizyczna, czy chemiczna, czy biologiczna spowodowało, że ta żywność stała się trochę inna. Obecnie to, co mamy, czyli przełom XX-XXI wieku, to żywność nowej generacji, żywność funkcjonalna, żywność modyfikowana genetycznie. Proszę Państwa, to wszystko spowodowało, że patrząc w przeszłość, żywność nie była przetworzona albo w bardzo niewielkim stopniu i porównując do tego, co mamy teraz, nie mamy wątpliwości, że najczęściej sięgamy po żywność wysoko przetworzoną. Jeśli spojrzymy sobie jakby popatrzymy sobie, ile tej żywności w ciągu życia spożywamy, to moi drodzy, ktoś wyliczył, że to jest około 6 ciężarówek żywności i możemy zastanowić się, jaką tą żywność, po jaką żywność sięgamy, po bardzo różną oczywiście. Pytanie jest, po jaką powinniśmy sięgać. I w internecie znajdujemy różnego rodzaju wskazówki, gry, które mówią, okej, odpowiedz na pytanie, czy w ciągu ostatnich 3 dni zjadałeś pizzę? Jeśli nie, to może powinieneś sięgnąć po pizzę. A jeśli tak, to może coś innego. Lubisz słodycze? To może jakieś ciasto. Lubisz zmywać? Czy nie lubisz? To może sięgnij po sałatkę albo nie. Lubisz smażone rzeczy? To może frytki, a może zupę. Proszę Państwa, czy to jest dobry pomysł, żeby sięgać po takie wskazówki? No oczywiście nie. Mamy w
w Europie, na stronach unijnych różnego rodzaju rekomendacje, również rekomendacje dotyczą całego świata i nie mamy wątpliwości, że w różnych krajach wygląda to różnie. Czasami jest te zalecenia żywieniowe są w postaci piramid, czasami w postaci flag, ale generalnie nie mamy wątpliwości, że również i my, Polacy, mamy swoje zalecenia żywieniowe. Wyglądają one w ten sposób, czyli mamy piramidę żywieniową, gdzie na dole, na samym dole są warzywa i owoce. Świadczy o tym, że po to powinniśmy sięgać najczęściej. Następnie mamy przetwory zbożowe, mamy mleko, mamy mięso i mamy na samym szczycie tłuszcze. Oczywiście mamy tutaj jeszcze kawę, herbatę, mamy różnego rodzaju zioła, mamy przekreśloną sól i przekreślony cukier, co oznacza, że po to sięgać nie powinniśmy. Oczywiście podstawa piramidy żywieniowej to jest aktywność fizyczna. No nie ma niby to nic wspólnego z żywieniem jako takim, ale mamy absolutnie, nie mamy wątpliwości, że to jest kluczowe. To jest piramida z 2016 roku. Obecnie mamy zalecenia z 2020, gdzie widzimy talerz i na tym talerzu połowa żywności to są warzywa i owoce, czyli na to powinniśmy zwrócić uwagę. Proszę Państwa, jeśli popatrzymy sobie na zalecenie w kontekście świata, to nie mamy wątpliwości, że rekomendacje mamy takie, co najmniej 400 gramów owoców i warzyw w ciągu dnia, co najmniej 400. Zastanówmy się, jak było u nas na talerzu wczoraj, przedwczoraj, czy faktycznie znalazło się 5 porcji owoców i warzyw na naszym talerzu. Zalecenia, które mamy generalnie odnoszą się do całej populacji. Z tym, że znajdziemy informację, że trochę inaczej powinny żywić się dzieci, trochę inaczej kobiety, trochę inaczej mężczyźni. Szanowni Państwo, czy my tą rekomendację przestrzegamy? No niestety, najczęściej sięgamy po żywność wysoko przetworzoną, która dostarcza nam duże ilości energii. Żywność, którą powinniśmy wydatkować w postaci aktywności fizycznej. Jeśli zdecydujemy się na pójście z psem na spacer, a wybierzemy taką drogę, to na pewno ilość energii, którą dostarczymy, to będzie znacznie większa w stosunku do tej energii, którą wydatkujemy. I co nam grozi? Oczywiście nie mamy wątpliwości, że pojawi się u nas otyłość. Otyłość, która, proszę Państwa, jest to epidemia XXI wieku. Bardzo łatwy sposób możemy sobie obliczyć, jak czy grozi nam, czy już może mamy jakąś nadwagę albo otyłość. Wystarczy, że będziemy znać swoją masę ciała, wystarczy, że znamy swój wzrost i obliczając bardzo proste obliczenie, będziemy wiedzieć, jaki jest wskaźnik BMI. Jeśli on jest 30, powyżej 30, to niestety jest to otyłość. Norma to jest około 18,5-20, to jest ta wartość, którą oczekujemy, którą chcielibyśmy widzieć. Proszę Państwa, otyłość. Powiedziałam, że jest to epidemia XXI wieku. Jeśli popatrzymy sobie na cały świat, to od razu, mówimy otyłość, od razu na myśl przychodzą nam Stany Zjednoczone. No i popatrzmy, jak wyglądają Stany Zjednoczone. Mamy kolorami zaznaczone ilość procentową, ilość na danym obszarze osób, które mają BMI powyżej 30. Czyli powiedzieliśmy, że to jest otyłość. No i popatrzmy, jak wygląda. Trochę białego, czyli nie wiemy, co się dzieje. Jasno-niebieski kolor pokazuje, że to jest poniżej 10% osób z BMI powyżej 30. Niebieski między 10 a 14, granatowy 15-19, żółty 20-24 i czerwony 25. No to popatrzmy na tą mapę. Czy faktycznie jest tak źle, jak nam się wydaje? Przecież nie mamy koloru granatowego, nie mamy koloru żółtego, nie mamy koloru czerwonego. Dlaczego w takim razie myślimy, że te Stany Zjednoczone to tak naprawdę przodują w tej otyłości? Popatrzcie Państwo na ten czerwoną datę na górze. To mamy rok 1985. Czy myślicie Państwo, że przez te lata coś się zmieniło na tym obszarze? No zobaczmy. 86, 87, 88, 89, 90. Już mamy granatowe, już mamy żółte fragmenty, już mamy
czerwone, proszę Państwa. Mamy 2004, 10, 14, 20 i okazuje się, że w 2030 ta mapa będzie praktycznie czarna, co oznacza, że między 50 a 59% społeczności będzie miało BMI powyżej 30. No dobra, ale mówimy Stany Zjednoczone, wszyscy wiemy, że tam jest źle, jeśli chodzi o epidemię otyłości. Zobaczmy, jak wygląda świat. Proszę Państwa, lata na górze będą nam się zmieniać, czyli mamy 80. lata. Zobaczcie Państwo, Stany Zjednoczone, one zaraz będą czerwone, ale zwróćcie uwagę na Afrykę, zwróćcie Państwo uwagę proszę na Australię, zwróćcie Państwo proszę uwagę na Azję. To nie jest tylko Stany Zjednoczone, to są to jest właściwie cały świat. Proszę zobaczyć 2001, 2, 3, już jest czerwone, są Stany Zjednoczone, ale i Azja, ale i Australia, ale i również i Afryka. Czyli nie mamy wątpliwości, że jest to gigantyczny problem. Oczywiście Stany Zjednoczone na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o Europę, to Anglia absolutnie przoduje. Polska tutaj mamy 11. Ja się obawiam, że już mamy około 14% osób z BMI powyżej 30. To jest zdjęcie, które zawsze pan profesor Betulani pokazywał na swoich wykładach. Ja sobie pozwoliłam go pokazać również państwu. A mianowicie nie mamy wątpliwości, że ewolucja nasza zupełnie jest przeciwstawna jak ewolucja telewizora. Co do tego nie mamy wątpliwości. Proszę Państwa, dlaczego mówimy o tej otyłości? Ktoś może powiedzieć, to jest tkanka tłuszczowa, jest jej troszkę więcej albo troszkę mniej, ale to nie jest niestety, okazuje się tylko i wyłącznie to. Okazuje się, że mamy bardzo wiele różnego rodzaju komplikacji medycznych i to chodzi o to, że nie tylko mamy problemy ze skórą, z wątrobą, ale również i nowotwory, ale również to, co zabija nas na świecie najbardziej, a mianowicie choroby sercowo-naczyniowe. Jeśli chodzi o Polskę, proszę zwrócić uwagę, że one są absolutnie na pierwszym miejscu. Nie mamy wątpliwości, że to nas absolutnie zabija częściej niż nowotwory, nawet częściej niż COVID, który się pojawił nie tak dawno. Proszę Państwa, czy my jesteśmy w stanie coś zrobić? Powiedziałam Państwu, że to żywienie ma duży wpływ, ale pytanie jest, czy tylko żywienie, czy przypadkiem nie powinniśmy zwrócić na uwagę na geny. Czy to nie geny determinują naszą otyłość. No i proszę Państwa, nie mamy wątpliwości również, że geny wpływają na bardzo wiele cech naszych, właściwie to, jak wyglądamy, czy mamy taki, jak popatrzymy sobie na nasze włosy, czy mamy taki pik tutaj, czy jest prosta linia, to determinuje gen dominujący bądź recesywny, czy mamy proste, kręcone włosy, czy jaki kolor mamy oczu, czy potrafimy zwijać język w trąbkę, to też jest wszystko związane z naszymi genami. No, nie mamy wątpliwości, że bardzo się między sobą różnimy. Absolutnie. Jesteśmy zupełnie inaczej i inaczej wyglądamy. Pytanie, z iloma procentami genów się różnimy. Czy Państwo macie jakby wiedzę na ten temat, ile procent naszych genów jest różne, jeśli popatrzymy sobie na siebie? Czy jakąś wartość Państwo pytałam wczoraj moich studentów. Jedna studentka powiedziała, 80% to są różne nasze geny. 80%. Druga napisała, nie, 80 trochę za dużo. Może 50? Zeszliśmy do 30. Później zeszliśmy do 5. A ktoś jakiś odważny powiedział 1. Każdy patrzy na niego, jaki 1. Proszę Państwa, różnimy się 0,1% genów. Wszyscy mamy jedną głowę, dwie ręce, dwie nogi. Różnimy się 0,1% genów. I najczęściej za te zmiany odpowiadają tak zwane zmiany polimorficzne. Proszę Państwa, jeśli byśmy popatrzyli na różnicę między nami, to między krową mamy 80% takich samych genów jak krowa. Państwa, różnice, które są najczęściej, to są różnice pojedynczych nukleotydów. Co to znaczy? Oczywiście wiemy, że geny determinują, jak funkcjonujemy i geny znajdują się na chromosomie. I tu mamy taki przykład chromosomu numer 10, na którym znajduje się gen, tak zwany cytochrom P450, jeden z cytochromów. I okazuje się, że oczywiście wszyscy z nas mamy na chromosomie 10 ten gen, tylko pytanie jest, w jakiej formie mamy ten gen. Jeśli w pozycji 430 jest T, to okazuje się, że produkujemy sobie
enzym, który prawidłowo funkcjonuje. On po prostu sobie funkcjonuje i zmienia nam różnego rodzaju ksenobiotyki. Natomiast może się okazać, że część z Państwa, może ja również, nie wiem, mamy nukleotyd tutaj T w tej pozycji, co powoduje, że my również produkujemy taki enzym, ale aktywność tego enzymu jest znacznie, znacznie obniżona. No i proszę Państwa, pytanie, czy w takim razie może ta literka powoduje, że ta otyłość u nas u jednych się pojawia częściej, u innych rzadziej, ale ona się pojawia i powoduje, że może powodować, czyli właściwie powoduje tą epidemię otyłości. Proszę Państwa, nie jest to wszystko takie proste. Absolutnie nie mamy wątpliwości, że mamy podłoże genetyczne i okazuje się, że mamy bardzo, bardzo wiele genów, które wpływają na to, że jesteśmy otyli. Co więcej, to nie są tylko geny. Ta choroba, czyli otyłość od 96 roku, otyłość jest zaklasyfikowana jako choroba. Jest to choroba wieloczynnikowa, czyli nie tylko geny, ale również czynniki środowiskowe. No i Lancet, proszę Państwa, w 2017 bodajże roku opublikował taką pracę, który powiedział, mamy bardzo wiele genów, które są zaangażowane w metabolizm naszej energii, a te, które determinują otyłość, może być ich nawet ponad 300. No i proszę Państwa, otyłość powiązaliśmy z chorobą sercowo-naczyniową. Tutaj też właściwie nie mamy absolutnie żadnej wątpliwości, że genów, które wpływają na otyłość, na choroby sercowo-naczyniowej również jest bardzo, bardzo wiele. My właśnie tymi chorobami zajmujemy się u nas w katedrze, głównie miażdżycą. Mamy model miażdżycowy, model mysi, w których oceniamy, jak różnego rodzaju czynniki wpływają na miażdżycę. I mamy głównie takie metody, gdzie oceniamy miażdżycę Oceniamy miażdżycę metodami AMFAS, czyli patrzymy na całą aortę, patrzymy również na korzeń aorty i sprawdzamy, czy tutaj akurat jest opublikowana nasza praca, gdzie pokazujemy, że wraz z wiekiem u naszych myszy, to są myszy nokauty, rozwija się intensywnie i rozwijają się zmiany miażdżycowe. No i proszę Państwa, ja miałam ogromną przyjemność pracować na Uniwersytecie w Leicester i tam razem z ogromną grupą naukowców udało nam się wskazać różnego rodzaju geny, które mają wpływ właśnie na rozwój miażdżycy i to był jeden z genów, tutaj był drugi. Ten gen również jest powiązany z otyłością. Proszę Państwa, nie mamy wątpliwości, że jest, tak jak powiedziałam, bardzo, bardzo wiele genów związanych z otyłością. I ja chciałabym zwrócić Państwa uwagę na apolipoproteinę E. Proszę Państwa, to jest gen, który koduje białko. Znajduje się tutaj właśnie na chromosomie i okazuje się, że możemy mieć trzy różne formy tej apolipoproteiny. Tak zwaną apolipoproteinę E2, E3 i E4. Ponieważ geny mamy od rodziców, od jednego i od drugiego rodzica, w związku z tym możemy mieć sześć różnych genotypów. Dwie dwójki, dwie trójki, dwie czwórki albo jakiś pomieszany genotyp. Proszę Państwa, dlaczego chciałam zwrócić na to uwagę i dlaczego uważam, że to jest dosyć ważne. Ja akurat to jest jedyne badanie genetyczne, które miałam wykonane i okazuje się, jestem w tej grupie szczęśliwców, która ma apolipoproteinę w wersji 3.3. Dlaczego, proszę Państwa, mówię o tym, że jestem, jeśli chodzi o ten gen w grupie szczęśliwców? Dlatego, że okazuje się, że jeśli mamy apolipoproteinę F wersji 4, no to krótko mówiąc, można powiedzieć, mamy trochę pecha, a mianowicie mamy znacznie większe problemy przy odchudzaniu. Mamy znacznie wyższe stężenie cholesterolu frakcji LDL, niż osoby, które mają na przykład apolipoproteinę E3, tak jak ja. Mamy znacznie większe ryzyko rozwoju miażdżycy i chorób sercowo-naczyniowych. Jeśli mamy w wersji 4 obydwa geny, to mamy prawie 15% większe ryzyko choroby Alzheimera niż osoby, które mają apolipoproteinę w wersji 3. Co więcej, w ostatnich czasach okazuje się, że osoby, które bardzo ciężko przechodzą COVID, i tu Państwu powiem dwa zdania na temat badań, które my prowadziliśmy, również to są często osoby, które mają apolipoproteinę w wersji 4.
Jest to związane najczęściej, tu są prace różne, ale pokazują, że może to być związane z clearance'em witaminy K. Okazuje się, że osoby, które mają apolipoproteinę E w wersji 4, mają znacznie trochę inny, szybszy clearance, w związku z tym poziom witaminy K w surowicy mają niższy, a wiemy, witamina K szalenie, szalenie ważna witamina. Proszę Państwa, nas interesuje witamina K. Jak mówimy witamina K, najczęściej myślimy K1, czyli filochinon, który znajdujemy w roślinach, ale w ostatnim czasie coraz więcej mówi się o długołańcuchowych menachinonach, czyli witaminie K2. No i proszę Państwa, dostaliśmy taki niewielki grant z Uniwersytetem Rzeszowskim i postanowiliśmy sprawdzić, jak to wygląda i ta poziom witaminy K i polimorfizm u osób, które ciężko przechodzą COVID, które leżą w łańcucie w szpitalu, często pod respiratorami, a osoby zdrowe. I co się okazało? Proszę Państwa, osoby ciężko chorujące na COVID miały poziom witaminy K znacznie niższy, K1, niż istotnie niższy niż osoby, które były zdrowe. Co więcej, również to nie było istotności, ale zauważyliśmy niższą, prawie połowę niższy poziom witaminy K2. Tak jak powiedziałam, sprawdziliśmy również polimorfizm. Okazuje się, że u osób kontrolnych poziom witaminy K jest niższy, jeśli wersja apolipoproteiny jest 4. U covidowców właściwie nie miało to, brzydko mówiąc, nie miało to większego znaczenia. Poziom witaminy K był niski i u jednych, i u drugich. Jedna rzecz, na którą chciałam też zwrócić uwagę, polimorfizm, czy właściwie apolipoproteinę E w wersji 4.4 znaleźliśmy tylko u jednego pacjenta i to był pacjent ciężko chorujący na COVID. Proszę Państwa, nie mamy wątpliwości. Witamina K jest absolutnie powiązana również z chorobą sercowo-naczyniową, czyli z miażdżycą. Czy my możemy oszukać przeznaczenie? Bo my wiemy już, że jednak geny mają wpływ na to, jak funkcjonujemy. Proszę Państwa, tak, okazuje się, że nawet jeśli mamy słabiej działające enzymy, to my możemy różnego rodzaju czynnikami, w tym żywieniowymi, tutaj absolutnie zadziałać. No i oczywiście żywienie, o czym sobie absolutnie mówiliśmy, i to jest nasza przyszłość. To się już zaczyna dziać, proszę Państwa, a mianowicie nutrigenetyka, czyli próbujemy sprawdzić, jaki pacjent ma genotyp i próbujemy dopasować żywienie do genów naszego pacjenta. I pytamy się, czy w zależności od tego, jaki polimorfizm ma dany pacjent, czy przypadkiem żywność nie powinna być dopasowana dokładnie do genów pacjenta. Co więcej, my wiemy teraz, że nie tylko płeć, nie tylko wiek, ale również geny determinują konkretne reakcje na składniki odżywcze. Przy czym proszę zwrócić uwagę na jedno słowo tutaj. Nutrigenomika przełamuje konwenanse żywieniowe, ale w teorii. My cały czas jednak tutaj posługujemy się teorią. Nie mamy wątpliwości i już wiemy, że żywność zaczynamy postrzegać jako czynnik, informacje dla naszych genów. I składniki bioaktywne różnego rodzaju, które są w diecie, są dla nas czynnikami sygnałowymi, które przekazują informacje ze środowiska zewnętrznego i wpływają na ekspresję naszych genów. Proszę Państwa, skąd to dokładnie wiemy? A stąd, że jeśli mamy bliźniaki jednojajowe, to wiemy, że to są bliźniaki, które mają geny identyczne. Bliźniaki jednojajowe rozwijają się z jednej zapłodnionej komórki, czyli mają geny identyczne. Pytanie jest, czy one fenotypowo są identyczne. Na pewno Państwo widzieliście kiedyś bliźniaki jednojajowe. Czy faktycznie nie jesteśmy w stanie ich rozróżnić? Czy one się różnią jakimiś cechami? No i teraz, jeśli to są małe dzieci, to często są faktycznie identyczne, nawet się, że tak powiem, zamieniają. Czasami może mama ich rozpoznaje, ale nauczyciel nie zawsze. Ale jak już są starsze bliźniaki, czyli idą sobie, każdy idzie w swoją stronę, to one wyglądają trochę inaczej. Dlaczego, proszę Państwa? Co to się dzieje z tymi genami? A mianowicie, moi drodzy, jeśli nawet mamy identyczny gen, a on przyłącza grupy, w tym przypadku grupy metylowe albo grupy acetylowe, to geny mogą być włączane albo wyłączane. Czyli nie ma różnicy, tak jak w tamtym przypadku w polimorfizmie. Geny są takie same, ale zobaczcie Państwo, tu jest luźna chromatyna,
tu jest ściśnięta. Ten gen będzie aktywny, ten gen będzie nieaktywny. Pytanie jest, co tak naprawdę się dzieje, że u bliźniaków jednojajowych, jak to są pięcioletnie dzieci, to na żółto są zaznaczone grupy metylowe, czy identyczne w identycznych miejscach, a zobaczymy już bliźniaki 50-letnie, no to mamy więcej tu czerwonych miejsc, czyli są zmiany, te takie metylacja jest w innych miejscach. No oczywiście, co się dzieje? No żywienie ma gigantyczny, czy styl życia, wpływ na nasze, na funkcjonowanie naszych genów. I po raz pierwszy zaobserwowano to, przeprowadzając doświadczenie na myszach, które były ciężarne. To były takie agouti, takie rude myszy. I postanowiono je żywić dwoma różnymi dietami. Pierwsza dieta to była zwykła, taka standardowa dieta, a w drugiej diecie postanowiono do tej standardowej diety dołożyć cholinę, genysteinę, kwas foliowy. To są związki, które były donorami grup metylowych. Zastanawiano się, co się stanie, jeśli ta dieta będzie wzbogacona właśnie w takie donory grup metylowych. No i proszę Państwa, co się stało? Urodziły się małe babyki, małe myszki i od tych matczynych pierwszych, które były żywione zwykłą dietą, to one były najczęściej identyczne jak rodzicielskie. Natomiast ups, co się stało u tych, które były żywione kwasem foliowym, metioniną czy genysteiną? Kolor futerka się zmienił. Bardzo dużo myszek się urodziło z ciemnymi kolorem futerka. Co więcej, okazało się, że te myszki nie tylko mają zmieniony kolor futerka, ale mają znacznie mniejsze ryzyko pewnych chorób i otyłości, i chorób nowotworowych. No i proszę Państwa, czy to znaczy, że jeśli będziemy w ciąży i będziemy łykać kwas foliowy, to urodzi nam się dziecko z ciemną skórą? No tak nie jest, bo u ludzi inaczej dziedziczy się kolor skóry, więc nie ma możliwości, żeby z dwóch jasno kaukaskiej rasy, my jesteśmy kaukaską, urodziło się dziecko z ciemnej skóry, ale to znaczy, to co innego znaczy. A moi drodzy, a mianowicie, zobaczcie Państwo na jedną rzecz. Zrobiono taki eksperyment, gdzie zaproszono do eksperymentu grupę ludzi. Sprawdzono ich genotyp i podzielono na dwie podgrupy. Jedni ci, którzy byli oporni genetycznie na otyłość, a drudzy ci, którzy mieli predyspozycję rozwoju otyłości. I co się okazało? Okazało się, że jeśli te dwie grupy odżywiały się prawidłowo i aktywność fizyczna była na odpowiednim poziomie, to masa ciała tej, bez względu na to, w której grupie była osoba, masa ciała była bardzo zbliżona. Więc stwierdzono, że może zrobimy coś innego. Zobaczmy, co się stanie, jeśli będziemy, te osoby będą odżywiać się nieprawidłowo. Będą stosowały wysokotłuszczową dietę, będzie niska aktywność fizyczna, czy dalej będziemy mieć masę ciała taką samą, wyższą, a może zróżnicowaną w tych grupach. No i ups, okazało się, że w jednym i w drugim przypadku masa ciała była zwiększona, ale znacznie zwiększona u tych osób, które miały predyspozycję genetyczną. Wniosek jest taki, że jeśli by zatrzymali się tylko i wyłącznie na tej pierwszym eksperymencie, no to nie miałoby to faktycznie żadnego znaczenia, czy my mamy, czy nie mamy podatności genetycznej na otyłość. No i proszę Państwa, jeszcze kilka słów na temat eksperymentów, które my prowadzimy u nas w katedrze, a mianowicie przeprowadziliśmy taki eksperyment, gdzie stosowaliśmy różnego rodzaju dietę u myszy takich właśnie, które rozwijają miażdżycę, to są myszy nokauty. Ostatnio bardzo modna dieta wysokoproteinowa, niskowęglowodanowa. My też ją tutaj zaproponowaliśmy u tych zwierząt. No i proszę Państwa, co się okazało? Że właśnie ta najmodniejsza dieta istotnie statystycznie podniosła nam, zwiększyła nam obszar zmian miażdżycowych, co do tego nie mieliśmy wątpliwości, zmieniła nam kompletnie skład blaszki miażdżycowej. Znacznie więcej zaobserwowaliśmy cholesterolu czy estrów cholesterolu u tych zwierząt. Co więcej, zwiększyła nam stan zapalny. Tu macie Państwo histologiczne preparaty serca. Proszę zwrócić uwagę, czerwony kolor oznacza kropelki tłuszczu. Proszę zobaczyć, jak wygląda serce u zwierząt kontrolnych, a serce u zwierząt, które były żywione wysokoproteinową dietą.
To jest bardzo ciekawe, a mianowicie to jest taki pieńszyń ogłowowy, który pokazuje zmiany miażdżycowe. Tu mamy zmiany miażdżycowe i lumen, czyli światło, przez które przepływa krew. No nie mamy wątpliwości, że ta krew ma trochę utrudnione nawet przepływ u grupy kontrolnej. No my mamy myszy, jak wspomniałam, miażdżycowe. Proszę zobaczyć na te drugie obrazki. To są naczynia od zwierząt żywionych wysokoproteinową dietą. Tutaj jak zobaczymy te białe plamy, to nie jest lumen. Lumen jest tutaj, to widać pojedyncze erytrocyty tutaj w środku. To wszystko to jest tłuszcz w blaszce. Pokusiliśmy się jeszcze o zrobienie takiego wykresu przeżywalności myszy i żywiliśmy kontrolną dietą i dietą wysokoproteinową. Czas życia zwierząt był o połowie krótszy po ożywieniu wysokoproteinową dietą w porównaniu do diety kontrolnej. Tego też, proszę Państwa, poszukuje się różnego rodzaju czynników bioaktywnych w dzieci, ażeby w cudzysłowie oszukać nasze geny. I my tutaj podjęliśmy się różnego rodzaju modyfikacją. Między innymi postanowiliśmy żywić kury olejem CLA, sprzężonymi wienami kwasu linolowego. No i okazało się, że te jajka, które później dołożyliśmy do diet myszy, i to mamy ten słupek, spowodował, że zmiany miażdżycowe były znacznie mniejsze. Co więcej, to, co było szalenie dla nas interesujące, to to, że taka blaszka miażdżycowa po spożyciu takich jaj, oczywiście w diecie bilansowanej, była bardziej stabilna. To, o co nam chodzi, ażeby jeśli już mamy blaszkę, no nie chcę Państwa martwić, ale okazuje się, że nawet małe dzieci mają blaszki miażdżycowe. Ale to, co jest dla nas absolutnie najważniejsze, to żeby taka blaszka była stabilna, żeby ona się nam nie rozerwała, żeby nie był jakiś zator, no i oczywiście śmierć. Tutaj absolutnie nie mamy wątpliwości, że to akurat żywność spowodowała, że mieliśmy ustabilizowaną tą blaszkę miażdżycową. Ponieważ te jajka po wprowadzeniu do nich pożywieniu kury kwasem sprzężonym kwasem linolowym, one miały taki zapach trochę rybi. No więc nie mogą być żywnością funkcjonalną, bo jak wiemy, żywność funkcjonalna musi być niezmieniona, musi być taka sama jak żywność naturalna, plus jakieś korzystne efekty. Korzystne efekty mieliśmy, ale ona nie była, te jajka nie były zupełnie takie, jakbyśmy chcieli, i one były bardzo twarde, kroiły się jak żółty ser. Więc powiedzieliśmy, nie, musimy coś zrobić, żeby zobaczyć, czy możemy wprowadzić coś innego, żeby mieć ten korzystny efekt, a żeby nie mieć tego niekorzystnego efektu zapachowego. I postanowiliśmy te same kury żywić olejem z nasion granatu. Olej z nasion granatu jest fantastyczny, ma sprzężone trieny kwasu linolowego i okazało się, że kiedy żywiliśmy właśnie kury takim olejem, to nie tylko mieliśmy zwiększoną ilość tych trienów, co również wienów, tych, które były w tym pierwszym eksperymencie. No i co oczywiście, tak jak i poprzednio, postanowiliśmy do diety myszy dołożyć tych jaj. Co się okazało? Okazało się, że właśnie taka dieta wzbogacona w te jaja z olejem z nasion granatu fantastycznie nam stabilizowała blaszkę. Tu widać taki zielony fragment, to była mięśniówka, która stabilizowała nam blaszkę miażdżycową. Czyli jak Państwo postanowicie kupić granat, to mocno rozgryzajcie te pestki, bo tam jest fantastyczny kwas, który jest dla nas bardzo korzystny. No i oczywiście zrobiliśmy jeszcze eksperyment z resweratrolem. Resweratrol, który wszyscy znamy, również okazuje się w winogronach, w czerwonym winie, okazuje się, że zmniejszył nam również powierzchnię zmian miażdżycowych, a dodatkowo jeszcze bardzo pięknie nam zadziałał na wątrobę, czyli znowuż te czerwone plamki, które widzimy, to jest tłuszcz, który znajduje się w tym przypadku w wątrobie i tutaj widzimy praktycznie tego czerwonego koloru nie ma. To, co na koniec chciałam Państwu powiedzieć, tych wyników nie mamy jeszcze opublikowanych, a mianowicie jeszcze postanowiliśmy myszom podawać w diecie natto. To jest japońska potrawa fermentowana soja, która u nas w Polsce niekoniecznie się sprawdza. Jest fermentowana
bakteriami jelita grubego, więc wyobrażacie sobie Państwo, jaki ma zapach i smak, nie próbowałam. Co się okazało, że w momencie, kiedy podajemy myszom w diecie tonadto, to zmiany miażdżycowe, tutaj są te zmiany widoczne w naszym naczyniu, jeszcze jeśli jest niższy poziom tego natto, w momencie, kiedy jest większa ilość tego natto, zobaczcie Państwo, to co tutaj mamy, to są tylko erytrocyty. Właściwie to naczynie jest czyste, tutaj miażdżycy nie ma, co widać oczywiście tutaj na naszym wykresie. Praktycznie nie ma żadnych zmian miażdżycowych. No i proszę Państwa, my w ostatnich latach jeszcze pokusiliśmy się do patrzenia na mikrobiotę. Okazuje się, że właśnie u tych zwierząt, które otrzymywały natto, pięknie zwiększyła nam się Blautia, bakteria, która jest absolutnie obecnie jakby postrzegana jako taka bardzo prozdrowotna, więc tutaj są dane, to nie są nasze wyniki, ale my już te wyniki mamy i już będziemy chcieli je również opracować. Proszę Państwa, absolutnie nie mamy wątpliwości, że zaczynamy postrzegać żywność zupełnie inaczej. Jeszcze do niedawna potrzebowaliśmy ją po to, żeby przetrwać. Później zaczęliśmy spoglądać na żywność jak na coś, co spowoduje, że będziemy zdrowsi, a obecnie patrzymy na żywność jako coś, co oddziałuje na nasze geny. Absolutnie dieta, absolutnie aktywność fizyczna zmienia nam metylację, czyli wpływa na epigenetykę, zmienia nam, czy wpływa na mikrobiotę i tym samym oddziałuje na nasze zdrowie. Czy my możemy sobie, wracając jeszcze do tych naszych genów, czy my możemy sobie sprawdzić, jaką mamy wersję genów i czy to jest właściwie potrzebne? Na rynku mamy szereg, bardzo wiele różnego rodzaju testów, które powiedzą Wam tak. Proszę, sprawdźcie swoje geny, zapłaćcie nam pieniądze, a my powiemy, jakie macie wersje genu i jak się powinniście żywić, jaką dietą. No i takie testy, oczywiście one, tutaj mamy ceny w dolarach, w Polsce w zależności od tego, co chcemy zrobić, może nas to kosztować nawet około 5 tysięcy, pojedyncze geny to jest około 300 zł, no i dostaniemy jakąś taką informację, czy mamy predyspozycję do rozwoju pewnych chorób i czy ewentualnie powinniśmy pić kawę. Kawę wszyscy pijemy, znaczy ja nie piję kawę, ale podejrzewam, że jakbym zapytała Państwa, to większość z Państwa pije. Pytanie jest, czy kawa jest dla nas zdrowa, czy niezdrowa? Okazuje się, że kawa jest kofeina zmetabolizowana przez właściwie jeden główny gen i jest to CYP1A2 i co się okazuje, proszę Państwa, że w zależności od tego, jaką wersję mamy tego genu, to albo szybko metabolizujemy kawę, albo wolno ją metabolizujemy. No i jeśli szybko metabolizujemy tą kawę, no to bardzo dobrze. To wtedy mamy znacznie większe obniżenie czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych. Natomiast jeśli niestety ktoś z Państwa ma gen polimorficzny i metabolizuje kawę wolno, no to akumulacja tej kawy powoduje, że podnosimy ciśnienie krwi w naszym organizmie i tym samym zwiększamy ryzyko chorób sercowo-naczyniowych. I tu mamy taki graf, który pokazuje wypicie jednej, dwóch czy czterech, czy powyżej czterech filiżanek kawy, jeśli mamy genotyp, że tak powiem, korzystny, to mamy zmniejszone ryzyko chorób takich sercowo-naczyniowych. Natomiast jeśli mamy niekorzystny, to już wypicie jednej, dwóch filiżanek kawy znacznie zwiększa nam to ryzyko chorób sercowo-naczyniowych. No proszę Państwa, niestety nawet o 64% możemy mieć większe ryzyko chorób sercowo-naczyniowych, jeśli jesteśmy wolno metabolizujący kofeinę. A otyłość, czy możemy sobie sprawdzić geny otyłości? Możemy. Firma powie, proszę Państwa, ja jestem w stanie 8 genów sprawdzić. Niektóre firmy mówią, no ten gen jeden, taki najważniejszy, sprawdzimy. Państwo pamiętacie, powiedziałam, że nawet 300 genów jest odpowiedzialnych za rozwój otyłości, plus jeszcze wiemy, że to nie jest wielogenowa choroba, tylko wieloczynnikowa, czyli jeszcze czynniki środowiskowe. Absolutnie nie mamy wątpliwości, że dieta, w zależności od tego, jaką sobie zaserwujemy na stole, będzie miała bardzo duży wpływ na nasze zdrowie. Przy czym, czy te testy nutrigenetyczne są
dla nas absolutnie użyteczne teraz, możemy sobie absolutnie zrobić, pamiętając o tym, że nasz genom to jest około 20-25 tysięcy genów, posiłek to są setki najróżniejszych związków i okazuje się, że często nawet najbardziej zaawansowane programy komputerowe nie radzą sobie z wyliczeniem interakcji możliwych, interakcji składnik bioaktywny gen. No i szacuje się, że może za 10 lat będzie możliwe rozpoznanie, w jaki sposób wybrane składniki bioaktywne wpływają na nasze geny. Czyli proszę Państwa, czy faktycznie możemy powiedzieć, mamy złe geny, to w takim razie jest to dla nas wytłumaczeniem, że jesteśmy otyli. No nie mamy wątpliwości, że to nie tylko geny, to również i to nie tylko geny, ale również i dieta, również i czynniki środowiskowe. To jest zdjęcie moje i mojej córki. Wszyscy mówią, że jesteśmy identyczne. Niemniej jednak, czyli geny jednak mają coś do powiedzenia. No niemniej jednak, jak popatrzymy sobie, ten człowiek czyta sobie, że odkryto gen otyłości, ale jak popatrzymy, co leży przed nim na stole, to już mamy wątpliwości, czy tylko i wyłącznie działa gen otyłości. Proszę Państwa, zagadka na koniec, a mianowicie nie mamy wątpliwości, tak jak i tutaj, że geny mają ogromny wpływ na to, jak fenotypowo wyglądamy. To są oczywiście wszystkie pieski. Pytanie jest, jeśli byśmy chcieli wziąć jakiegoś psa, który będzie psem przewodnikiem, na którego Państwo by się zdecydowaliście? Zdecydowalibyście się na Beagle'a czy na Spaniela, ja miałam kiedyś Spaniela, czy raczej na takiego psa? Z psów są częściej stosowane jako pies przewodnik. No, chyba wszyscy wiemy, że to są psy przewodniki. Dlaczego tak jest, moi drodzy? Dlatego, że ten pies doskonale wie, że nawet jak koło niego na drodze pojawi się kura, to on za nią nie pobiegnie, bo wie tak, kurę złapię albo nie złapię, będę miał jedzenie albo nie będę. Ale jak przyjdę do domu z moim panem, z moją panią, to na pewno dostanę jedzenie. On jest oczywiście wytrenowany. Dlaczego on jest taki mądry, ktoś mówi, i taki wytrenowany? Moi drodzy, to tylko dlatego, albo może aż dlatego, że ma zmieniony gen. Jeden z genów, który odpowiada za apetyt. I on wie, że jak będzie nagrodzony, to jest dla niego absolutnie ogromna motywacja. On wie, że jak wróci do domu ze szczęśliwym panem, to na pewno dostanie jedzenie. Co jest problemem? Że te psy najczęściej są otyłe. No niestety te zmiany powodują, że mają większy apetyt i często oczywiście są otyłe. To jest na pewno, jeśli chodzi o nutrigenomikę, jest to nasza przyszłość. Co do tego nie mamy wątpliwości. Jesteśmy mniej więcej tutaj, czyli my potrafimy żywić się tak, ażeby zmniejszyć ryzyko pewnych chorób, przewlekłych chorób niezakaźnych. Natomiast uważamy, że te testy domowe, żywienie takie zgodnie z genami, to jest nasza przyszłość. No i proszę Państwa, nie mamy wątpliwości, że dużo jeszcze przed nami, dużo nauki przed nami, a właściwie to jest slajd, który zawsze pokazuję i zawsze go bardzo lubię, bo on jest cały czas, że tak powiem, na czasie. A mianowicie powinniśmy pamiętać, że czerwone mięso jest w naszej piramidzie żywieniowej, ale ono jest na szczycie, co oznacza, że raz na jakiś czas, kilka razy w miesiącu powinniśmy po niego sięgać. Powinniśmy sięgać, tak jak Państwo widzieliście na talerzu, połowę naszego talerza to są warzywa i owoce i powinniśmy się dużo ruszać. Dziękuję bardzo.